Serwus, YouTube, dzień dobry wszystkich, bardzo gorąco, ja jestem Emil, ja to kolejny odcinek Spalionowa na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie świetny odcinek, a ja wiem, że będzie świetny odcinek i dlatego musicie dać łapkę w górę. Musicie, ponieważ podobno, no to jest ogólnie potwierdzone naukowo, tak mi powiedzieli specjaliści, naukowcy z NASA, że jak ktoś się nie zostawi łapki w górę pod tym odcinkiem, no to będziecie mieć 3 dni pecha, także mam nadzieję, że was zachęciłam do tego, także łapkujcie koniecznie, subskrybujcie, ponieważ codziennie są materiały o godzinie 18:30, a dodatkowo dzisiaj wyleciał o 15:30 odcinek Spalionowa na mój drugi kanał Milki Plus, także koniecznie też go subskrybujcie, tam są sekrety i inne rzeczy, których po prostu tutaj nie zobaczycie na tym kanale. Także zachęcam do tego, żebyście subskrybowali drugi kanał, no i też koniecznie obserwujcie mojego Instagrama Milka przez dwa, ponieważ tam jest dużo fajnych rzeczy i zdjęć. A my zaczynamy dzisiejszy odcinek, mam dwie rzeczy w sumie do przegadania z wami, do pokazania wam coś. Także co, no lecimy dzisiejszym odcinkiem, widzimy się w Minecrafcie. Dzisiaj specjalny odcinek, zaczynamy prosto na naszym, słuchajcie, czubku słoneczniczka. Więc ogólnie rzecz biorąc to tak, jak powiedziałam już na poprzednim, przed chwilą, mam do was do pokazania parę rzeczy i tak. Nie wiem w sumie od której rzeczy zacząć, w sensie inaczej, mam dla was do pokazania jedną tylko rzecz. Czemu zniknęły stamtąd głowy, co tu się wydarzyło? Okej, nie mam pojęcia, nieważne. W każdym razie, moi kochani widzowie, mam do pokazania dwie rzeczy, w sensie do pokazania jedną rzecz, którą zrobiłam o godzinie 15:30 na odcinku, także o 15:30 wleciał odcinek na Milki Plusa. Jeżeli widzieliście, to superancko, a jeżeli nie widzieliście, no to musicie nadrobić, ponieważ zbudowałam sekretny pokój napalionowy. I cóż jest w tym sekretnym pokoju, widzowie? Schodzimy na dół, ja już wam pokazuję, tylko proszę nie mówić tego chłopakom. Macie po prostu milczeć na razie nikomu nie mówcie, bardzo was proszę, więc słuchajcie, nie bądź kabel, nie mów nikomu. Także tak, lecimy słuchajcie na dół i pomyślelibyście, że to jest normalny pokój, jak się nic się nie zmieniło. Oj, widzowie, widzowie. Tutaj jest Enderman. Tutaj jest specjalne przejście. Uwaga, uwaga. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia. On jest tutaj zablokowany. Co za typ w ogóle? Oj, typie, proszę stąd. Ej, ja nie mam zbrójki. W ogóle jestem w szoku, że on się zrespił. Już? Już? Okej, okay, już, dobra, w każdym razie. Jak widzicie, tu już jak widzicie, zaszła pewna zmiana. Co nie? Tutaj na przykład nie ma tej skrzynki, znaczy ona jest tam z tyłu schowana, ale nie mówcie nikomu, ona jest już zarośnięta, wiecie o co chodzi. Tutaj też mi trochę zarasta, ale jakoś to garniemy. W każdym razie, uwaga, uwaga, 3, 2, nie no, musicie zrobić łapkę w górę, łapka w górę i wam pokażę. Uwaga, uwaga, dobra, mam nadzieję, że jesteście już gotowi. Uwaga, uwaga, 3, 2, 1. Tadam! Zrobiłam pokoik dla moich dzieci, widzowie. Więc tutaj jest oczywiście część dziewczynka, dziewczyńska, babska, a tutaj chłopieńca część, że tak powiem, niebieska i tak dalej. Także tak to wygląda. Mam nawet, słuchajcie, tutaj, jak widzicie, wspaniałe, słuchajcie, te, jak to się nazywa? Kurde, jak to się, kołyski dwie, prawda, są tutaj szafeczki oczywiście, zabawki tutaj będą wisieć, nie wiem jeszcze jakie, ale jakieś tutaj będą wisieć, także to już jest przygotowane, wiecie o co chodzi. Dalej mamy krzesełko dla mnie i dla Filipa, albo dla Filipa i dla Filipa i dla mnie. Tutaj są książki, ponieważ moje dzieci muszą być wykształcone, także już od najmłodszych lat będą sobie tutaj czytane dla nich. No i oczywiście sztuka, tylko że ta sztuka jakoś tak średnio mi się podoba i nie wiem za bardzo, jakie tutaj dać i co tutaj pasuje. Jakoś tak nigdy mi, no nie wiem, znaczy okulary, to jakby te obrazy są strasznie średnie według mnie, no i nie wiem, słuchajcie, za bardzo, no sztuk tutaj mało, no ale myślę, że tak może to zostać i tak to będzie wyglądać, więc nie wiem. Dajcie znać, co wy sądzicie, mi się wydaje, że naprawdę to jest takie cute, słuchajcie. No zrobiłam to dzisiaj 15:30 na kanale Milki Plus, więc koniecznie subskrybujcie i oglądajcie ten odcinek, żeby zobaczyć i się dowiedzieć różnych tajemniczych rzeczy, ponieważ tam parę rzeczy zdradziłam, parę rzeczy powiedziałam, parę, słuchajcie, lifehacków, na przykład jak zrobić te szafeczki między innymi i to wszystko, także no koniecznie subskrybujcie ten drugi kanał, ponieważ tam będzie dużo takich rzeczy, więc mam nadzieję, że nie ominą was po prostu żadne filmy. Także no, to tyle, jeżeli chodzi o tą część. No i co, no możecie napisać, czy wam się podoba ten pokoik, czy nie. Wydaje mi się, że jest bardzo ładny, tutaj oczywiście, o nie, nie, to nie, to nie, nie pomyliliśmy, tutaj jest ta dalej szafeczka, żeby nie było, w sensie nasza tajemnicza skrytka, żeby nas tutaj nikt nie przyłapał. Mam nadzieję, że Filip nie wie o tym i że diamenty cały czas się zgadzają. 23, czyli no teoretycznie nie wie, no bo tak to bym raczej zabrał diamenty. No ale nie wiem, mam nadzieję, że na razie jest ok. No i też druga sprawa, chciałem zobaczyć, czy Filip na pewno mnie nie śledzi, albo czy on coś robi, czy on coś ukrywa, wiecie o co chodzi. Także przejdziemy się do niego tutaj, domku. Dobrze, że jest ciemno, jest noc, widzowie. Jestem sama na serwerze, jako jedyna. Godzina 23:30, wszyscy już śpią, więc wątpię, że ktokolwiek tutaj na serwerze jeszcze żyje i dycha. Także w sensie bardzo dobrze się składa, ponieważ teraz możemy wejść do Filipa. Bardzo... Czemu jest już jakieś dziwne dźwięki? Nie wiem. Co jest? Tutaj ktoś gada cały czas. Nieważne, w każdym razie... Myślę, że można tutaj się przejść i zobaczyć, mnie interesuje strasznie, co tam jest. Kurde, nawet nie wiecie jak, jakby nie wiem, czy tam mogę zejść, czy nie, wolę nie. Jakby nie wiem, dobra, słuchajcie, nieważne, tutaj mamy nic, okej, okay, tutaj jest dalej
Dalej chyba nic. No nie, to się nic nie dzieje, słuchajcie, dosłownie nic, ale ja jestem bardzo ciekawa tego pomieszczenia, jest ono bardzo ciekawe, a tutaj mamy również nic. Więc teraz tak, przeszukajmy, słuchajcie, skrzynki. Ja po prostu jestem, mam nadzieję, że on tutaj nic nie, wiecie, nie śledzi mnie i tak dalej, bo wiem, że tak on zazwyczaj robi. Także, słuchajcie, wolę się upewnić, że jest wszystko w porządku, bo już nie ma gdzieś potek na niewidzialność, bo to też jest akurat ważne. Czekajcie, bo tego nie przejrzałam. To jest jakaś książka, ale ona jest pusta. Ło, nie, widzowie, dobra, słuchajcie, odłożymy ją tutaj. I tak to nie ma nic, okej, nie ma tutaj żadnych podejrzanych rzeczy w sumie. Tak mi się wydaje. No dobra, słuchajcie, jest na razie w miarę w porządku. To jest węgiel. No okej, no nie ma nic, słuchajcie, co bym tutaj mogła się doczepić w sumie. No myślałam, że coś znajdziemy, no ale nie znaleźliśmy, troszeczkę się myliłam. Ale styl to jest podejrzany, w ogóle to ma tylko liska. Biedny malutki, jak ty w ogóle żyjesz? Dobrze się czujesz, że on jest tutaj tak więziony, mam wrażenie. Dobra, czy tutaj są jakieś przejście ukryte? Nie ma nic ukrytego. Dobra, nie wiem skąd ten villager tutaj wydaje odgłosy jakieś dziwne, no ale okej. Okay. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Na pewno, ale to mnie, ta skrytka. Ta skrytka tutaj mnie bardzo interesuje. Ja myślę, że tam możemy pójść na tym odcinku, ale najpierw wy mi napiszcie w komentarzu, co tam jest, w jaki sposób mam tam zejść, ponieważ ten guzik no ostatnio mi tutaj nie zadziałał, prawda? Więc nie wiem, może ja tam mam zejść. Czy, no nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie mam pojęcia, jak mam to zrobić, więc dajcie mi znać, słuchajcie, w komentarzu, bo to wy jesteście kwintesencją po prostu wiedzy tak w tym serwerze, także koniecznie piszcie, oglądacie każdy odcinek. O nie. Czemu oni mnie tutaj... Czemu mam najazd, widzowie? Co to ma znaczyć? Ja nie chcę ich tutaj. Co to ma być? Co to ma być? Nie gada nic. Co to ma być? Co to ma być? Co to ma... Co to ma... Co to ma być? Dostałem... Dobra, słuchajcie, nieważne. W każdym razie, no to jest bardzo podejrzana akcja. Mam kuszę. Wow, nigdy nie miałam kuszy, nigdy nie miałam kuszy z Minecraft. Nieźle, słuchajcie, niezła sprawa. I tak, ja tak też jeszcze myślałam, słuchajcie, jedna sprawa. Żeby zrobić ten zabaw, także wydaje mi się, że to też jest, słuchajcie, dobry plan, także napiszcie, co tutaj znajdziecie w komentarzu, co myślicie o tym wszystkim. I czy tutaj są otwarte drzwi? Ja też tutaj tak sprawdzę, bo może on tutaj na przykład, nie wiem, zrobić sobie taką tajną bazę, wiecie o co chodzi, bo to jest w sumie nasze i on by mógł coś takiego zrobić, więc ja tutaj też to sprawdzam wszystko, muszę to sprawdzić, sprawdzam i to trzeba też ogarnąć w końcu, przydałoby się. Ale tak, no nie, no raczej tutaj nic nie ma jednak, ale myślałam, bo on też mógł, on mógł być taki sprytny, że wiecie, niby tutaj nic nie daje i tak dalej, tutaj nikt nie przychodzi, ale jednak może akurat, wiecie o co chodzi, także no lepiej sprawdzić, ale dobra, no nic nie ma, niestety, albo stety. Drzwi oczywiście są, zamykamy, no i teraz widzowie lecimy do siebie do domku, bo ja chciałam coś zrobić jeszcze jednego, ale nie pamiętam kurde co. Wspomniałam coś w głowie, żeby to zrobić i zapomniałam, widzowie. Aha! Plac zabaw, wybrać miejsce na plac zabaw. Więc teraz tak, tylko to może ten crossbow, ponieważ on się nam nie przyda totalnie, także odkładam go. No i teraz tak, widzowie. Lecimy do tyłu. Ja myślałam, żeby gdzieś tutaj właśnie powstał plac zabaw. No i tak, zobaczcie, tutaj jest takie fajne miejsce. Tu jest w ogóle jakiś gravel, nie wiem skąd, ale wydaje mi się, że tutaj jest... No ładnie, słuchajcie, ładnie. Jest tutaj blisko woda, wydaje mi się, że tak w miarę ładnie. No nie, tu jest jeszcze to drzewo najgorsze, ale dobra, jakoś to ogarniemy. Na przykład gdzieś w tym miejscu. Ogrodzimy to ładnie wszystko, żeby oczywiście było wszystko bezpiecznie, wiecie co chodzi. No i można coś podziałać, wydaje mi się. Także, słuchajcie, to jest dobre miejsce na plac zabaw. Ja tutaj może już przygotuję może teren pod budowę, ponieważ to będzie naprawdę niesamowite budowa. Już nie mogę doczekać, jak ten plac zabaw będzie zbudowany, bo oczywiście to wszystko trzeba zrobić, wiecie o co chodzi. No trzeba, słuchajcie, no przygotować się na przyjście dziećmi, ponieważ oczywiście będziemy szukać. Wyruszę gdzieś na pewno na jakąś wyprawę, słuchajcie, znajdę jakieś informacje albo cokolwiek takiego, żeby oczywiście je znaleźć. Mam nadzieję, że nam się to uda. I jeszcze ten, to trzeba tutaj trzeba wyciąć, bo ono mi tutaj nie pasuje autentycznie. Ani trochę. W ogóle najgorsze to, że jest godzina 23:30, chciałam jeszcze umyć. Zrobić inhalację, bo jestem trochę chora i trochę mam tutaj problemy z zatokami, nie wiem czemu, ale kurde, ostatnio byłam chora, jakieś tak 3 tygodnie temu byłam chora i od 3 tygodni mam katar i codziennie wstaję z takim katarem, ja już nie wiem co mam robić, więc jest naprawdę mega przełamana sytuacja, pierwszy raz mam tak w ogóle w życiu, więc kurde, no to no, trochę kiepsko, widzowie, no nie będę ukrywać, że nie, więc nie wiem co mam z tym faktem zrobić, także słuchajcie, no nie jest kolorowo, widzowie, naprawdę nie jest kolorowo. No ale dobra, słuchajcie, nagrywając odcinki, jakoś tam przestaję o tym myśleć. No a wracając do moich problemów życiowych i o tym, jak mam ciężko w życiu, jutro o 10 mam odrobienie zajęć, słuchajcie, i muszę wstać na 10 i będę siedzieć przez 3 godziny przy komputerze, żeby odrobić jakieś głupie, zurne zajęcia, więc no mega niefajnie, ale no trzeba robić coś, żeby zdać ten semestr, widzowie. I to jest moja ostatnia rzecz i powiecie, jest chill totalny, no i dopiero potem od poniedziałku mam zajęcia, także mega fajna sprawa. Więc tak, wykopimy ten deal i zaraz, słuchajcie, będę kończyć powoli, ale no jeszcze bądźcie, chociaż może tutaj coś się odmienić, jakieś losy. No i jeszcze bym chciała was poprosić, żebyście w komentarzu napisali, co myślicie w ogóle o tym moim, kurde, w ogóle się nie... Słowie, nic jest ze mną nie tak. Nagrałem dzisiaj chyba z 6 odcinków.
6, nie wiem w sumie ile, ale całkiem sporo. Ja mam taki problem z wysławianiem się, nie wiem w ogóle, nie wiem co ja wam chcę przekazać. Naprawdę mega ciężko, ale mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej, jak się wyśpię. Chociaż nie wiem, czy się wyśpię, jak jest 23, pójdę spać pewnie około 1, bo jeszcze muszę zmontować te odcinki. Kurczę, i zrobić miniaturki, także no jest ciężko. A jeszcze jeden odcinek czeka mnie, czeka przede mną, w sumie dwa odcinki. Nie wiem, czy jestem w stanie to nagrać, Jezu, nie mam pojęcia, naprawdę jak na razie jest ciężko. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Nie mogę, muszę przestać nagrać 20-minutowy odcinek. Na przykład dopóki się był dzisiaj właśnie o 20-minutowy odcinek, także jest ciężko, ale jolo widzowie, Coco Jumbo i do przodu, jak to mówią? Nie no, myślę, że chyba odpuszczę sobie dzisiejsze nagrywanie już, ponieważ naprawdę dużo zrobiłam, także może widzowie przypasuje. W każdym razie chciałam was poprosić wcześniej, żebyście dali znać po prostu, jak podoba wam się ten pokoik. Już się nie chcę tego dirta kopać, naprawdę co wiem, że niewiele. A już po prostu nie mam sił, jak słyszę ten dirt, to mnie głowa aż boli. Głowa mi odpada, ale dobra. Co, ostatni dirt, widzowie, damy radę, czy damy radę? Musimy dać radę, widzowie, no nie ma lekko w tym Minecrafcie. Jeszcze, słuchajcie, ostatnie parę kloczków, o nie. Dobra, widzowie, ostatnie, 4, 1, let's go, słuchajcie. I tutaj będzie placowa właśnie taki malutki, on nie chce, żeby on był jakiś duży, też nie mamy tej modyfikacji za bardzo, żeby to coś pokminić fajnego, wiecie o co chodzi. No ale myślę, że mimo wszystko będzie, słuchajcie, całkiem ładnie to wyglądać i będzie, słuchajcie, pięknie picobello, Coco Jumbo, ideolo i w ogóle. Więc, słuchajcie, lecimy raz jeszcze ostatni do tego pokoju, który zbudowałam. No i dajcie znać, w komentarzu, czy wam się podoba, czy to wam się nie podoba, co mogę zmienić, czy mogę coś dodać, coś odjąć, wiecie o co chodzi, także dawajcie znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam, dzięki wielkie za to, że byliście do końca, widzimy się jutro o godzinie 18:30, tak jak codziennie na moim kanale oraz pojutrze o 15:30 na moim drugim kanale, więc koniecznie subskrybujcie w ogóle ten drugi kanał, bo serio dużo was omija, na przykład takie budowanie właśnie tego i pewnie o 15:30 pojutrze zbudujemy plac zabaw, także też koniecznie bądźcie na tym kanale. No i co? Sub, dzwoneczek, wiecie też na Instagrama. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie, życzę miłego dnia, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, żeby nie mieć pecha. Także co? Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, widzimy się później. Kocham was mocno. Pa, pa, love, kikiski i cześć.